No, Jak leci. Jak leci. Yes. Dobrze. We're talking about a revolution. Mówimy o rewolucji. In our souls. W naszych duszach. In our lives. Naszym życiu. Maybe it needs to be a revolution in the way we think about God. Gdy myślimy o tym, to mamy na myśli Pana Boga. Or a revolution in the way we think about church. Czasami kościele. And what it is that God has called us to do. I to jest to, co Pan Bóg chce, abyśmy robili. Because the way you think about church affects the way that you do church. To, jak myślimy o kościele, wpływa na to, co robimy w kościele. And the revolution is not just about individuals. I rewolucja nie dotyczy tylko nas jako jednostki. It's about us as a community and how we reflect God. Ale dotyczy tego nas jako społeczności, jak my odzwierciedlamy Pana Boga. I want to read something from the New Testament. Chciałbym, żebyśmy coś z Nowego Testamentu przeczytali. The New Testament, Matthew. Ewangelia Mateusza. And we're going to look at chapter 16. I rozdział 16. So we're going to start from reading from verse 13. Od wiersza 30 zaczniemy. So I'll give you a moment to find it in your Bibles or in your iPhone or whatever. Także damy wam chwilę, żebyście to znaleźli w Bibliach czy w iPhone'ach. And then I'm going to read it. 16 and verse. Chapter 16, verse 13. 13, yeah. 1-3. Będzie to rozdział 16, wiersz 13, nie 13. But let's just have a word of prayer and ask God to give us the picture, right? I pomódlmy się. Let's do that. Father, thank you so much. Nasz Ojcze, dziękujemy Ci bardzo. We are grateful to you. Dziękujemy Ci. For loving us. Za to, że nas kochasz. We pray that you will give us the picture of this text. I prosimy Cię, abyś dał nam zrozumienie tego tekstu. May we come closer to Jesus. Abyśmy się przybliżyli do Pana Jezusa. May we come to a deeper understanding of what it means to follow you and to reflect abyśmy you. Abyśmy lepiej zrozumieli, co znaczy iść za Tobą i odzwierciedlać Twój obraz w nas. And may you give us a revolution in our souls. I prosimy, aby w naszym życiu dokonała się rewolucja. It says that, verse 13, now when Jesus came into the district of Caesarea Philippi, czytamy tutaj, że gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, he asked the disciples, on zapytał o coś uczniów. Who do people say that I, the Son of Man, is? Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? And they said, some say John the Baptist, a oni odpowiedzieli, jedni za Jana Chrzciciela, but others Elijah, inni za Eliasza, and still others Jeremiah or one of the prophets. A inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków. And then he said to them, but who do you say that I am? Jezus zapytał ich, a za kogo wy mnie uważacie? Who do you say that I am? A jak wy myślicie, kim ja jestem? Simon Peter answered, you are the Messiah. Odpowiedział Szymon, ty jesteś Mesjaszem. The Son of the Living God. Synem Boga żywego. And Jesus answered him, blessed are you, Simon, son of Jonah. Na to Jezus rzekł mu, błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. For flesh and blood has not revealed this to you. Albowiem nie objawiły ci tego ciało i krew. Flesh and blood has not revealed this to you. To nie ciało i krew ci to objawiły. But my Father in heaven. Lecz Ojciec mój, który jest w niebie. And I tell you, you are Peter. I oto mówię ci. And on this rock. Że ty jesteś Piotr. I na tej skale I will build my church. Zbuduję mój kościół. I like that. Jesus is the one building the church. I bardzo mi się to podoba. To Jezus buduje swój kościół. And the gates of Hades will not prevail against it. A bramy piekielne go nie przemogą. All right, we're going to stop there. Na chwilę się zatrzymamy. Jesus is with his disciples. Tak więc Jezus jest ze swoimi uczniami. And he takes them north to this place called Caesarea Philippi. Tak więc udaje się do tej Cezarei Filipowej. And it's not the most religious place that you should go to. To nie było zbyt religijne miejsce. It was a place filled with a lot of pagan imagery. Było tam tą pogańską kulturę było czuć na każdym miejscu. Different religions than the Jewish religion that they're a part of. Były tam różne religie. But Jesus takes them there so they can see their duty to people that are not inside the church. Ale Jezus wziął ich po to, aby zrozumieli, jakie jest ich posłannictwo w stosunku do ludzi, którzy nie stanowią części Kościoła. I believe Jesus takes them there so they can see their duty to share who he is with other people who don't know him. Myślę, że Jezus wziął ich po to, aby zauważyli tę potrzebę, jaką powinni mieć w sobie, by dzielić się Ewangelią z poganami. Because sometimes it's easy for us to be in the church and then we have to go out to see what
is going on outside. Ważne jest, żebyśmy my jako ludzie, którzy są w kościele, wyszli też na zewnątrz i zobaczyli, co tam się dzieje. So our heart can be changed to how God's heart is. I wtedy może mieć miejsce ta przemiana serca na ten obraz, jaki Bóg chce, aby serce nasze było. So we can love people who don't follow him instead of judging them. I wtedy możemy ludzi zamiast ich krytykować, to możemy ich zdobywać dla królestwa. So we can care about them like God cares about them, right? I wtedy możemy wykazać się tą troską taką, jak Bóg ma. One of the greatest needs of this world is people who will care and love people like God loves people. Wyzwaniem dla tego świata jest to, aby w tym świecie byli ludzie, którzy będą kochali innych tak, jak Bóg ich kocha. It's a great opportunity. Jest to wspaniała szansa dla nas. People ask me as a pastor, what is our mission? Często ludzie pytają mnie jako pastora, jaka jest nasza misja? What is our identity? Jaka jest nasza tożsamość? What does God call us to do? Do czego Bóg nas powołuje? I believe God calls us to love people. Ja myślę, że Pan Bóg nas powołuje do tego, aby kochać ludzi. Because when you love people, you're reflecting who God is. Gdy kochamy ludzi, to odzwierciedlamy to, jaki jest Bóg. And love is more difficult than giving people information. Love is more difficult than giving people information. Kochanie ludzi jest o wiele trudniejsze niż podawanie im informacji. Yes, we're going to give them some information and some good information too. Of course, oczywiście możemy ludziom przekazywać informacje. The information will save somebody's life sometimes, right? Czasami takie informacje uratują czyjeś życie. But it's not just about giving the information, it's about giving them a relationship with yourself. Ale to nie chodzi tylko o przekazanie informacji, ale raczej zaproponowanie im wspólnoty. That's more difficult. To jest o wiele trudniejsze. But that's what church is about. Ale właśnie o to chodzi w kościele. Being a Christian doesn't allow you to do it from a distance. Jako chrześcijanie nie powinniśmy tego robić you stay na odległość. Over there. Wy zostańcie tam, I'll stay over here, a ja będę tu. And you read this thing about the Bible. I proszę, tu czytaj sobie z Biblii coś. No, Jesus doesn't work like that. He says, come, be with me, live with me. Jezus tak nie działał. On zaprasza do wspólnoty, mówi, bądź ze mną. Come to Caesarea Philippi with me. I chodź, powiedział tutaj też do uczniów, pójdźmy tam razem, zobaczymy. And see how much people need to know who I am. I zobaczycie, jak ludzie bardzo mnie potrzebują. I was a part of a project in London. W Londynie mieliśmy taki projekt, ja brałem tam udział w tej rzeczy. A church called Hope Community. I to działo się w kościele, które się nazywa Nadzieja. So we wanted to start a new church in an area where there was no church. I chodziło o to, aby założyć zbór tam, gdzie w tym takim regionie, gdzie nie było zboru. And sometimes that's what our church needs to do because our established churches they can't always change. I właśnie the church that's already there, sometimes it can't change. Kościół, który już istnieje, pewne rzeczy nie może zmienić, dlatego trzeba powołać nowy zbór do istnienia. So we sometimes have to start a new church that's still Adventist. A więc dlatego właśnie powstają nowe zbory adwentystyczne. But it does things in a different way. I robi to samo, ale w inny sposób. To reach people that the other church wouldn't reach. I w ten sposób ten zbór pozyskuje ludzi, których ten poprzedni nie mógł pozyskać. That's all right, because we're different. I to jest wszystko w porządku, ponieważ my jako ludzie różnimy się między sobą. We're different. My jesteśmy różni. Some of us are really loud. Niektórzy robią dużo hałasu. Like you guys. Tak jak tutaj. And some of us are really quiet, like me. A niektórzy są bardzo spokojni, jak ja. Very shy. And bardzo wstydliwi. Don't like to talk much. Nie lubią rozmawiać. Yeah, we're different, so we need different ways of worshiping. Amen. My jesteśmy różni, dlatego w różny sposób powinniśmy wielbić Boga. And that's all right. Everybody shouldn't be the same. That would be boring. I to jest w porządku. Przecież my jesteśmy różni i nie możemy robić takich samych rzeczy wszyscy. And I'm glad everybody's not like me because then I would kill everybody. Cieszę się, że nie wszyscy są tak jak ja, bo to by po prostu nie było dobre. There should only be one Bobby at a time, I think is. Two would be too much. Myślę, że wystarczy, że jest jeden Bobby. Dwóch byłoby już za dużo. Yes. We're all different. So sometimes we have to start a new church. We started a new church in this area. My jesteśmy różni, dlatego potrzebowaliśmy też innego zboru i dlatego ten projekt, ten pomysł powstał. But we didn't just start doing worship services. Ale to nie chodziło tylko, żeby nowe nabożeństwa, inne nabożeństwa miały miejsce. We went to the area and we knocked the door. We went into the area and we knocked on the doors. My po prostu udaliśmy się do ludzi, zaczęliśmy pukać do ich drzwi. And we said, we're thinking about starting a new church here. Would that be a good idea? I pytaliśmy ludzi, czy podobałby wam się taki pomysł założenia tutaj nowego kościoła? And the people said, yeah, maybe.
Niektórzy mówili, no what może. What type of church would it be? I pytali, a jaki to kościół będzie? I said, well, it would be a friendly church. Myślę, że to będzie kościół taki, gdzie będziemy przyjaźni dla ludzi. I said, it'll be a church with good music. Myślę, że będzie tam też dobra muzyka. I said, it'll be a church that connects people. Będzie to kościół, który będzie pomagał ludziom zaprzyjaźnić się ze sobą nawzajem. I said, it'll be a church that meets more than once a week. Będzie to kościół, gdzie będą się ludzie spotykali częściej niż raz w tygodniu. I said, it'll be a church that helps people in the community. Myślę, że będzie to również kościół, który będzie pomagał ludziom, którzy tu mieszkają. A church that's there to serve other people. Będzie to kościół, który będzie służył ludziom. I said, would that be a good church? I wtedy zadawaliśmy pytanie, czy to będzie fajny kościół? They said, if you could do that, that would be a good church. I ludzie odpowiadali, że jeżeli takie rzeczy będą miały miejsce, to jak najbardziej. So I started saying to them, okay, well you come and help us. I wtedy ja mówiłem, no to może byście mogli nam pomóc. And we'll make it that church. I wtedy to on po prostu powstanie. So before we had worship service, I volunteered at a youth club. Tak więc ja zanim brałem udział w tym projekcie, byłem wolontariuszem w takim klubie. Because that was our Caesarea Philippi. That was our Caesarea Philippi. To tak jak tam tutaj w tej Filipii Cezarejskiej. Filled with people who don't believe in God or don't know Jesus. Tam było mnóstwo ludzi, którzy nie wierzyli w Jezusa. Are there some people like that in Poland who don't know Jesus? Czy takich ludzi macie w Polsce, którzy nie wierzą w Jezusa? Yeah. No, there's no one. There's no one who doesn't know Jesus. Everyone knows Jesus in Poland. Wszyscy znają Jezusa w Polsce, tak? Tak right. Jest. But are there some people who are far away from God in Poland? Ale na pewno są ludzie, którzy są daleko od Boga. It could all be like that. So I had these youth in a youth club. Tak więc pracowałem w tym klubie młodzieżowym. I went there every Friday. W każdy piątek. And I met some friends. I tam poznawałem nowych ludzi. Some young kids. Młodych chłopaków. One of them was my friend called Bike Mike. Jeden z nich się nazywał Bike Mike. We called him Bike Mike because he was always riding his bike. Nazywaliśmy go tak, ponieważ ciągle jeździł na rowerze. And he was very chubby. Chubby? Yeah. Fat? Yeah. No i taki był tłuściutki. Yeah, it's not polite in English to say fat, so we say chubby. I don't okay, know. Mówisz, it means the same thing, but so he was quite big. Tak więc taki duży chłopak. You guys are all in such good shape, all of you. Poland, it's so cool. Wy tutaj tacy jesteście. You eat healthy. It's good. Wy się good. Dobrze odżywiacie. Nie jesteście tacy jak ten chłopak. You are very cool. Tak więc wy jesteście w porządku. Poland is awesome. I love Poland. Polska jest niesamowita. Kocham Polskę. I have to say, I love you guys. You're awesome. Okay. Kocham so Bike Mike. Tak więc Bike Mike. So I used to have conversations with them a lot, and Bike Mike once asked me, okay, if everybody's got free will, Bobby. I ja z nim często rozmawiałem i on kiedyś zadał mi pytanie, gdyby każdy miał wolną wolę. And God created everyone with free will. I Bóg by stworzył każdego człowieka z wolnym wyborem, wolą. He said, did I choose to be fat? Czy ja wtedy myślisz, że wybrałem, aby być właśnie taki pusty? And I didn't even know what to say. Wtedy nie wiedziałem, co mu odpowiedzieć. And then one of the other kids. I inny dzieciak jakiś przyszedł. His name is Michael. I on miał na imię Michał. He was from Ireland. Był z Irlandii. He says, no, Mike, you didn't choose to be fat. No, ty na pewno tak nie wybrałeś, żeby takim być. But you chose to eat all the pies. Ale ty wybrałeś, żeby jeść takie jedzenie. So we would have fun conversations like this. Tak więc mieliśmy taką fajną rozmowę. We talk about garden. I rozmawialiśmy też o Bogu. And then we had our first worship service, Christmas Day 2002. Więc w 2002 było pierwsze nabożeństwo, to było w dzień Bożego Narodzenia. So we invited all the friends we made before. A więc zaprosiliśmy wszystkich ludzi, których wcześniej zapoznaliśmy. Because we wanted to build community, right? Chcieliśmy po prostu mieć tą taką wspólnotę. And so the service was from 11 to 12, one hour. To było nabożeństwo od 11 do 12 przez godzinę. I had to preach very quick that day. It was musiałem hard. Szybko, naprawdę mieć szybkie kazanie, krótkie. Right? And then Mike came at 12 o'clock when everything was finished. No i Mike pojawił się, kiedy już wszystko było zakończone, o 12. He says, did I miss it? I mówi, co, spóźniłem się. Yeah, it's finished. No niestety, już jest koniec. So I said, do you want to come in for a drink? Ale może masz ochotę się z nami czegoś napić. He said, yeah, I'll come in for a drink. On mówi, dobrze, fajnie. So takes his bike. Więc wziął swój rower. And puts it on the wall. Postawił, oparł o ścianę. And then he stops. I zatrzymał się. And this is his community center that he goes to every week. Było to miejsce, w którym bywał co tydzień. We're having a church service there. A my tam mieliśmy tym razem nabożeństwo. He stops.
I on się tam zatrzymał. Because he's scared of the church people. On się troszeczkę obawiał ludzi, którzy chodzą do kościoła. I don't know why he's so scared of us. I don't think we're so scary. Nie wiem dlaczego, przecież ja nie wyglądam tak chyba, żeby mnie się bać. But he didn't want to go inside. Ale nie chciał wejść do środka. You know, everyone was dressed very fine and maybe he felt like he wasn't dressed that good to go in. I don't know. On sobie wyobrażał, że w środku są ludzie, którzy są ładnie ubrani, on tak nie był ubrany. So I said, should I go in and get it for you? To myślał, powiedziałem tak, to może ja w takim razie pójdę po ten napój do środka i wyjdę tutaj. So he says, do ciebie. So, wow. So he said, it still amazes me how much you have to say in Polish. It's okay. A lot. It's impressive. Okay. Your language is on steroids. It has muscles. It's like, this is the English, no muscle, and the Polish. Yes. I will not translate this. So I say, I'll go and get it for you. Dobra, w takim razie ja ci coś przyniosę. And I go and get him like a juice. Tak więc przyniosłem mu sok. You know, like the juice we use for communion? Wiecie, taki sok, jaki używamy w czasie wieczerzy, państwo? Grape juice? Sok winogronowy? You can buy it like in Lidl in London, like it's like, you know. W Londynie w Lidlu można go kupić. It's very sweet. Jest bardzo słodki. It's, I don't know what it is, because we don't drink alcohol, we have to get the sweetest grape juice in the world. My nie pijemy alkoholu, ale za to na wieczerzy musimy mieć najsłodszy sok na świecie. It's like our Adventist alcohol. To jest tak jak adwentystyczny alkohol. It gives you diabetes straight away. You drink it, you just diabetes. Daje ci dużo energii, dużo cukru jest w środku. I've got high blood sugar. Podnosi od razu poziom cukru. So I come with this really sweet grape juice to give to him. Bardzo słodki sok winogronowy. And he says, "What's that?" I on wtedy zadał pytanie, co to jest? And I say, it's drink it. No to jest napój, napij się. And he says, it looks like blood. Ale to wygląda jak krew. And I'm like, what do you think we're doing there? To co ty myślisz, że co my tam w środku robimy? We talk about the blood of Jesus, it means that he died. It's not talking about his actual blood. We're not going to drink. Rozmawiamy o śmierci Jezusa, o tym, że za nas umarł, o jego krwi, ale to nie znaczy, że pijemy jego krew. We don't drink blood, it's okay, it's just juice. Nie pijemy krwi, to jest sok. Drink it. Spróbuj. So then he starts drinking it. Tak więc zaczął pić. And then he spits it out. I wypluł to. And he says, what the beep, beep, beep. Co to beep, beep, beep. That's good, translate that beep. I see, he's such a good translator. He can even translate beep, it's good. Into Polish, it's good. So everyone stops. Tak więc każdy zatrzymał się. Freeze. Tak, it's like Inception or the Matrix ludzi. Or something. Freeze. Everyone's head turns. Każdy odwrócił głowę, zobaczył, co tam się dzieje. They look at Bike Mike. Oni spojrzeli na niego. And then they look at me. Później na mnie. And they look at Bike Mike. I znowu na niego. And they look at me. I znowu na mnie. And you know what they're thinking. I wiem, co oni mieli w głowach. Pastor? Pastorze? You have to talk to this boy about the way he speaks in the church. Musisz mu wytłumaczyć, jak się powinno rozmawiać. And I could understand that. No oczywiście, rozumiem, o co chodziło. There's a correct way to talk. Oczywiście, bo jest sposób, w jaki można rozmawiać. And when you come to church, you should have some respect for God, amen? I kiedy idziemy do kościoła, to trzeba mieć przecież jakiś respekt. But there was something else deeper going on here. Ale oczywiście, tam było coś głębszego. See, remember, we're in Caesarea Philippi. Jesteśmy w Cezarei Filipowej, where the people don't believe in God. Gdzie ludzie nie wierzą w Boga. He doesn't know who Jesus is. I ten chłopak też nie wiedział, kim jest Jezus. If I tell him to stop swearing and to put on the right clothes and to come into church now. Jeżeli ja bym mu wtedy powiedział, masz przestać przeklinać, ładnie się ubrać do kościoła, I'm going to be forcing him from the outside to be a Christian. Ja będę próbował go zmusić, aby on w tej formie zewnętrznej udawał, że jest chrześcijaninem. Before he knows who Jesus is on the inside. Zanim zrozumie tak wewnętrznie, kim jest Jezus. Before he can be changed to the right way of doing who God wants him to be. A przecież Pan Bóg chce, żeby inaczej ta zmiana zaszła w jego życiu. I'll be telling him cover up the front. Ja bym chciał, żeby po prostu on zmienił tylko tą zewnętrzną fasadę. Speak the right way. Aby mówił w właściwy sposób. Drink the right drink. Żeby dobre rzeczy pił, właściwe rzeczy pił. Look the right way. Wyglądał we właściwy sposób. Behave the right way. Postępował we właściwy sposób. And then you can come in. I wtedy taki może przyjść. But that's not the way Jesus does it. Ale to nie w taki sposób Jezus postępuje. Jesus says, get me in your heart first and then I will change things. Jezus mówi, daj mi swoje serce, a ja je zmienię. Jesus says, let me touch you and then you will be whole. Jezus mówi, ja ciebie dotknę i ty będziesz zdrowy. Not get whole and then you can touch me. Nie odwrotnie. Jesus says, come into the church and I'll change your life.
Jezus mówi: przyjdź do mnie, a ja zmienię twoje życie. Not change your life and then you can come into the church. A nie odwrotnie, że zmień najpierw swoje życie, a przyjdź do kościoła. Wtedy. Jesus doesn't say you must make sure that you get everything right before you can come to us. Jezus mówi, że musi być właściwa kolejność tym wszystkim. And that's what people wanted me to tell him. I ludzie chcieli, żebym ja im to, jemu to nie w taki sposób. In that split second, there was all of that going on. In that small second, all of that was happening. I to właśnie mogło się to zdać z Mike'em. It was deep. A tam było coś głębszego. But we were in Caesarea Philippi. Jesteśmy w Cezarei Filipowej. And in Caesarea Philippi we have to do what Jesus did. I my powinniśmy robić to, co Jezus wtedy właśnie zrobił. He says to his disciples, who do people say that I am? Wtedy Jezus zapytał swoich uczniów, co ludzie mówią, za kogo mnie uważają? Who did Mike think that Jesus was right then? A kim w tym momencie Mike myślał, kim jest Jezus? When I asked most people in the neighborhood, kiedy ja pytałem ludzi w sąsiedztwie, a lot of them would say, yeah, Jesus, he's not God or anything. Ludzie mówili, nie sądzę, żeby Jezus był Bogiem. He's just a nice guy. Po prostu był takim fajnym gościem. He just helped a lot of people. On pomagał ludziom. I like Jesus. Lubię takiego Jezusa. He's like a lucky charm. Był jak jakiś bohater filmowy. I've got a picture of Jesus on the front of my car. Mogę sobie nawet jego jakiś ten obrazek przykleić w samochodzie. And the head bobs around like this. I jego głowa będzie sobie tak latała. And before I'm going to drive, I rub the head for good luck. I kiedy będę ruszał, to on mi po prostu jego główka się porusza i będzie mi życzyła dobrej jazdy. And I bow down to the bobbling head of Jesus. I ja będę sobie przed nim. And then, you know, he gives me good luck and I get to where I need to go on time. On mi będzie po prostu w ten sposób życzył udanej podróży. He's saying, yeah, but he's just a nice guy. He's helpful. Więc ludzie mówią, tak, to fajny facet. You know, Jesus pomaga ludziom. You know, he tells me what's the right thing to do and what the wrong thing is to do. And mówi mi, co jest dobre, co nie. And he, of course, he does do that. Oczywiście, tak. But Jesus is much more than a moral teacher. Ale Jezus jest kimś o wiele więcej niż tylko nauczycielem moralności. Jesus didn't come just to give Bike Mike more things that he should not do. And more things that he should do. Jezus nie przyszedł po to, aby by Mike wiedział, czego nie powinien robić. Jesus came to do more than that. Jezus o wiele więcej chciał zrobić. Because the last thing we need. Ostatnią rzeczą, jakiej my potrzebujemy, is more rules. To więcej praw. The last więcej thing zakazów. We need. Ostatniej rzeczy, której my potrzebujemy, is more morals. Więcej moralności. The last thing we need. Ostatniej rzeczy, której my potrzebujemy, is a bigger list of mistakes that we've made. Dłuższe listy błędów, które popełniliśmy w życiu. Of course, God will change some things in us and make us live different and be different. Of course. Oczywiście, Pan Bóg zmieni nasze życie i będziemy po prostu po tej zmianie inni ludźmi. See, Tom thought we wouldn't notice that he just tried to translate English to English. sorry. I love you, man. All right. Yes. A round of applause for Tom. He's amazing. It's a lot of work to translate me. It's work, I know. So Jesus didn't come just to give us more stuff to do. Tak więc Jezus nie przyszedł po to, żeby dać nam jeszcze więcej rzeczy do zrobienia. Think about it. Pomyśl o tym. Like C.S. Lewis said. Tak jak C.S. Lewis powiedział. We can't keep the rules we've already got. One more time. We can't keep the rules that we've already got. Nam jest ciężko już z tymi prawami, które do tej pory otrzymaliśmy. You have to drink 2 liters of water a day. Musimy pić 2 litry wody dziennie. You have to run or exercise for at least an hour every day. Musimy biegać albo wykonywać ćwiczenia przynajmniej przez godzinę dziennie. You've got to be the perfect father or the perfect mother. Musimy być doskonałym ojcem, doskonałą matką. You have to get A's on all your exams and assignments. Musimy mieć same szóstki z naszych z egzaminów, które mamy, czy prac. You have to never be late. Nie wolno nam się spóźniać. You have to always have clean clothes and musimy mieć zawsze ładne ubrania, czyste. Can't ever smell. Nie wolno nam pachnieć brzydko. Yeah, you have to make sure you read your Bible every day. No i musimy codziennie czytać Biblię. Yeah, you got to make sure you pray. I musimy się modlić. And then you have to tell people about Jesus. I też musimy mówić ludziom o Jezusie. Yeah, and then you have to go and you have to call your mom. I trzeba zadzwonić do mamy też. Call your dad. Zadzwonić do ojca. Visit your old uncle that lives in the home. I gdzieś tam ciotkę jakąś odwiedzić, wujka, którzy gdzieś tam mieszkają daleko. Then you've got that friend who's sick and you have to visit them as well.
Then you got that friend who's sick and you have to visit them as well. Jeszcze mamy tego kolegę czy koleżankę, który jest chory i musimy odwiedzić ich. Practice your guitar. Ćwiczyć na gitarze. Pay the bills. Zapłacić rachunki. Go shopping for food, so there's food in the house. I też pójść do sklepu, zrobić zakupy. I jeszcze troszczyć się o dzieci. Then you have to, oh yeah, the dentist. I have to go to the dentist. O, jeszcze do dentysty pójść. So much stuff we have to do already. The last thing we need is Jesus to come and go, okay, and? Wiecie, mamy już i tak wiele rzeczy do wykonania, więc ostatnią rzeczą byłoby to, żeby Jezus przyszedł i powiedział jeszcze. Who do people say that I, the Son of Man, am? Wtedy Jezus pyta swoich uczniów. Za kogo ludzie mnie uważają? He's not just another prophet. On nie jest jeszcze jakimś innym, kolejnym prorokiem. He's not just another moral teacher. Nie jest jakimś innym, dobrym nauczycielem. We don't need any more of those. Takich już więcej nie potrzebujemy. We have enough guys, the police. Już mamy policję. Telling us what to do. I oni nam mówią, co powinniśmy what robić. We really needed. Czego naprawdę potrzebujemy. And what Jesus provides. Tego, co Jezus is that Jesus dać. Is a savior. To potrzebujemy Jezusa, który jest Zbawicielem. Jesus is a rescuer. Jest tym, który nas może uwolnić. Jesus is the one who, when you didn't meet up to the requirements, he met the requirements for you. A więc jeżeli ty nie dajesz sobie z czymś rady, to Jezus może sobie z tym poradzić. That when your righteousness wasn't enough, he gave righteousness for you on the cross. Kiedy twoja sprawiedliwość nie była wystarczająca, to on ci ją dał, bo uzyskał ją na krzyżu. That when you didn't keep the Sabbath the right way as you're supposed to keep it. Gdy tobie nie udawało się zachowywać sabatu w właściwy sposób. That he came with forgiveness and rescue. On przyszedł ze swoim przebaczeniem i on ciebie uwolnił od winy. Because he's the Lord of the Sabbath. Ponieważ on jest panem sabatu. We don't need another moral teacher. What we need is a redeemer, a savior. My nie potrzebujemy kolejnego nauczyciela moralności. My potrzebujemy Zbawiciela, kogoś, kto nas uratuje. And it's a mistake when the church thinks that its job is just to give people more rules. We're supposed to give people more Jesus. I wielkim błędem Kościoła jest to, kiedy myślimy, że musimy dać ludziom kolejne prawa, a my powinniśmy ludziom dać Jezusa. I'm going to say that again. Chcę to powtórzyć. I said it's a mistake when the church thinks it has to give people more rules. Jest to wielkim błędem, gdy Kościół myśli, że ludziom powinien dać jeszcze kolejne prawa. What we are supposed to do is give people more Jesus. My powinniśmy dać ludziom więcej Jezusa. Because Jesus can save, a rule can't save you. Bo Jezus może nas zbawić, prawo nas nie uratuje. A Jesus can save, information can't save you. Jezus może nas zbawić, informacje nas nie zbawią. We are not trying to get salvation by facts. My nie możemy uzyskać zbawienia przez fakty. Like the more facts you know, the more saved you are. I know all this stuff, so. Im więcej faktów znasz, więcej informacji, tym bardziej jesteś zbawiony. I'm actually more saved than you because I know all this. I know Hebrew and Greek. Jestem bardziej zbawiony od was, bo znam grecki i hebrajski. No, that can't save me. It's only Jesus that can save me. Ale nie, tak to nie działa. Tylko Jezus może. And then when Jesus is in the picture, then those rules make sense. Gdy Jezus jest w całym tym obrazie, to wtedy nawet i te prawa mają pewien sens. Those rules can even be fun. Nawet one mogą nam sprawiać przyjemność. You see them not as rules sometimes, you see them as an adventure. My wtedy nie widzimy ich jako prawa, ale widzimy jako jakąś przygodę. I think that when you really see God for who he is. Jeżeli będziemy szukać Boga tym, kim jest. His commandments are a joy. Wtedy wtedy jego przykazania będą dla nas radością. Like when I was younger, it was Sabbath, I'd be like, oh, Sabbath, man. Kiedy byłem młody, to kiedy nadchodził sabat, to ja nie byłem zadowolony. When is it gonna be over? I sprawdzałem zegarek, kiedy się zakończy. I wanna play with my friends, play with my toys. Chciałbym bawić się z przyjaciółmi, bawić się zabawkami, włączyć telewizję. I just wanna live again. When will it be over? Ja po prostu nie mogłem się doczekać, kiedy się skończy sobota. Because it was just about a rule for me. Ponieważ to po prostu kojarzyło mi się z tymi wszystkimi prawami. But when it's about spending time with Jesus, ale gdy chodzi o spędzenie czasu z Jezusem, then that rule is not just a rule, that's fun you're talking about, that's an adventure. To wtedy te prawo tak naprawdę nie jest prawem, to jest przygoda. Like, Jesus, what are we gonna do this Sabbath? I wtedy możemy sobie zadać pytanie, Jezus, co będziemy robić tę sobotę? I know you got something fun planned, what have you got planned, Jesus? No i możemy coś fajnego wtedy zrobić. Like, Jesus is not boring. Bo Jezus nie jest nudny. When you're hanging with Jesus, you're hanging
hanging with the king. Bo jak ty zadajesz się z Jezusem, to zadajesz się z królem. When you're hanging with the king, you don't go, oh, sorry, king, I have to go. Kiedy jesteś z królem, to nie patrzysz na zegarek i mówisz, I've got things to do, I'm busy. Mam rzeczy do zrobienia, naprawdę jestem zajęty. I'm very important, people know me. Jestem bardzo ważny, ludzie mnie znają. Yeah, I preached at Zatonia in Poland, people know me, I have to. Zatoniu muszę tam mieć kazanie. I'm sorry, Jesus, I've got to go. Przepraszam, Jezu, muszę już spadać. I've got a sermon to write, I've got to go. No, ja mam kazanie, muszę lecieć. But you're preaching about me, yes, I know Jesus, but I've got to go. Jezus mówi, no kazanie będziesz miał o mnie, tak? Tak, no, ale ja muszę lecieć. It becomes fun when you know the one who's giving you it. Who do people say that I am? Ale kiedy z Nim się zadajesz, to jest zupełnie inaczej. Wtedy Jezus pyta, co ludzie myślą? Kim jest Jesus a savior for you? Czy Jezus jest Zbawicielem dla ciebie? Do you respect Jesus? Czy ty szanujesz Jezusa? Do you think the things he has to say is important? Czy myślisz, że rzeczy, które ma ci do powiedzenia, są ważne? Do you think the things that he has to say is true? Czy myślisz, że rzeczy, które on chce ma ci do powiedzenia, są prawdziwe? I believe it's true. Ja wierzę, że tak. I want to tell you another story because I like telling stories. Chciałbym wam powiedzieć kolejną historię. When I was 17, I got my first car. Kiedy miałem 17 lat, kupiłem sobie pierwszy samochód. It was a Ford Fiesta. To był Ford Fiesta. Do you know that one? Znacie ten samochód? Yeah, like the Mark II version. Old one. Yes, I'm old. Yes. I'm not like Tom. Tom doesn't age. But we won't talk about that. We won't talk about that. He's just blessed. I know I don't look the same as 9 years ago, but Tom does. It's like, okay, anyway, let's move on. Let's get back to the sermon. Tak, wracamy do historii. So I had this car. Mam ten samochód. And I put the sports kit around it. What was that? So I made it look like a sports car, but it wasn't a sports Chciałem, car. Żeby wyglądał jak samochód sportowy, ale takim nie był. So the engine was 1.1. Miał silnik 1.1. But it looked like it was 1.8. Ale wyglądał jak po prostu był podrasowany trochę i wyglądał jakby był 1.8. I would pull up to people next at the lights. Więc jakieś tam dodatkowe światła. And people would look at me and go, yeah, we're gonna race, right? I wtedy ludzie myśleli, okej, to będziemy mieli wyścig, tak? And I'll say, no, it's okay, just go, it's fine. So I used to drive in my car. Tak więc jeździłem moim samochodem. Late at night with my friends. Wieczorem z moimi przyjaciółmi. Loud music. Słuchaliśmy głośno muzyki. I wasn't in church at the time. W tamtym czasie jeszcze nie byłem w kościele. All of us bobbing our heads. And one time my insurance ran out. No insurance. I pewnego dnia okazało się, że moje ubezpieczenie się skończyło. So my dad knew I didn't have any insurance. A mój ojciec wiedział, że już to ubezpieczenie nie pokrywa mojego samochodu. He came into my room. Więc wszedł do mojego pokoju. Give me your car keys. I powiedział mi, daj mi klucze od samochodu. He says, you haven't got insurance. Już skończyło się ubezpieczenie. I know you're gonna drive. Wiem, że masz chęć, by dalej jeździć swoim samochodem. Give me your car keys. Tak więc daj mi kluczyki. So I took my car keys and I gave it to him. Tak więc dałem mu te kluczyki. And then one of my friends, a jeden z moich przyjaciół, one of these friends that never gives you any petrol money, taki przyjaciel, który nigdy nie da ci pieniędzy like na paliwo. They think the car just runs on friendship. Myślę, że samochód jeździ nie na paliwo, tylko na przyjaźń. He says, my dad could never do that to me. I wtedy on powiedział, mój ojciec nigdy mi czegoś takiego nie zrobił. He said, is that your car? Przecież to jest twój samochód, nie? I said, yes. Tak. He says, is it your name on the car, on the ownership? Is it your car? Przecież w dowodzie rejestracyjnym jest twoje nazwisko, prawda? I said, yeah. No tak. He says, did you buy the car? Czy to ty kupiłeś ten samochód? I said, yeah. Powiedziałem tak. He says, is it your dad's car? Czy to jest samochód twojego ojca? I said, no. Powiedziałem nie. He says, my dad could never do that to me. Mój ojciec by mi czegoś takiego nigdy nie zrobił. How can he take your keys and tell you you're not driving when it's your car? Jak on mógł zabrać twoje kluczyki, skoro to nie jest jego samochód? You see, for this guy, he didn't understand. Wiecie, ten chłopak czegoś nie rozumiał. That he thought my dad was just trying to tell me what to do. Bo on myślał, że zadanie mojego ojca jest tylko mówić mi, co ja mam robić. He didn't realize my dad knows me. On nie zdawał sobie sprawy, że mój ojciec mnie zna. And he wants to protect me. I chce mnie chronić. And he knows I'm going to drive in my car. Bo on wiedział, że ja bym po prostu dalej prowadził ten samochód. Late at night. W nocy. With my friends. Z moimi przyjaciółmi. Playing the music. Z głośną muzyką.
And I'm gonna get stopped by the police. I przecież wiadomo, że zatrzymałaby nas policja. Because I used to get stopped by the police a lot. Ponieważ policja często mnie zatrzymywała. Like, once I got stopped by the police on the same road twice. Na jednej drodze pewnego dnia policja zatrzymała mnie dwa razy. Like, yeah, tego samego dnia. But you just stopped me. Po prostu mnie zatrzymali. He says, it wasn't me, it was one of my colleagues. License and registration. No i wiecie, jak to jest. Wtedy proszą, żeby dać im papiery. Once I got stopped by the police on the way down the stairs, on the way to my car. I tell you. Kiedyś policja nawet mnie zatrzymała na drodze z mojego domu do samochodu. Putting my jacket on, walking down the stairs. Zakładałem kurtkę, a tu właśnie... Pull over. But I'm not even driving yet. A wtedy ja powiedziałem, ale przecież ja jeszcze nawet nie prowadziłem samochodu. Yes, but you're going to drive. Ale wtedy powiedział, ale masz zamiar to robić. License and registration. Prosimy o papiery. So he knows I'm going to get stopped by the police. Tak więc mój ojciec wiedział, że policja mnie zatrzyma. Because he loves me. Ponieważ on mnie kochał. And because he's trying to protect me from myself. I ponieważ chciał mnie ochronić przed głupotą. He said, give me the keys. Dlatego powiedział, proszę o kluczyki. That's what God's rules are like. I dlatego właśnie w ten sposób działają też Boże prawa. God doesn't restrict you because he just wants to tell you what to do. Pan Bóg nie daje nam tych praw, ponieważ chce nam powiedzieć, co powinniśmy robić. He does it because he wants to protect you. On chce nas chronić. That's why when he says, listen, don't work every day, have one day off at least. Dlatego Pan Bóg mówi, nie pracuj codziennie, przynajmniej raz w tygodniu odpocznij. Because I care about you, I don't want you to work yourself to death. Pan Bóg mówi, nie chcę, żebyś się zapracował na śmierć. Sabbath. Dlatego jest sobota. It's not a rule, it's freedom. To nie jest kolejne prawo, to jest wolność. You don't have to work today. Nie musisz dzisiaj That's pracować. That's why he says, don't kill people. Dlatego jest powiedziane w Biblii, nie zabijaj. It's not a rule, it's freedom. To nie jest jakieś kolejne prawo, to jest wolność. You can let people live. To chodzi o to, żeby innym ludziom pozwolić żyć. That's why he says, don't hold grudges, forgive people. Dlatego Bóg też mówi, żeby nie trzymać, nie pamiętać czyichś winów, przebaczać raczej. It's freedom. To nie jest kolejne Because prawo, to jest wolność. When you forgive people, then you're free in your heart. Ponieważ kiedy przebaczasz ludziom, w twoim sercu jest wolność. That's why he says, you don't have to steal. Nie musisz kraść. You don't have to want something that someone else has got. Nie musisz zabierać komuś coś, co należy do innej osoby. You're free from all those things. Powinieneś być wolny od tego wszystkiego. Because I don't want to just give you rules. Ja nie chcę ci dawać kolejnych praw. I want to save you. Chcę cię uratować. Who do people say that I am? Co ludzie mówią? Kim jestem? He says, this is who they say you are. They think you're just another moral guy. O, ludzie myślą, że ty jesteś kolejnym nauczycielem moralności. Then Jesus says to them, okay. A wtedy Jezus mówi, But who do you say that I am? Ale jak wy myślicie, kim ja jestem? Then it gets exciting. No i wtedy, proszę bardzo, who do we say that Jesus is? Co my powiemy o Jezusie? Simon Peter says to him, you are the Messiah, the Son of God. I Piotr powiedział, ty jesteś Mesjaszem, Synem Boga Najwyższego. And he says to him, oh, flesh and blood hasn't revealed to you, but my Father in heaven. A Jezus powiedział, że to nie ciało i krew ci powiedziały, ale objawił ci to Ojciec w niebie. Now when we understand that God is the Savior, when we understand that Jesus is our Savior, kiedy my zrozumiemy, że Jezus jest naszym Zbawicielem, how does that change who we are? Jak, w jaki sposób to nas zmienia? I think it changes who we are in this way. Myślę, że to jest w ten sposób. It means that you as a person, myślę, że to ty jako osoba, reflect who Jesus is. Odzwierciedlasz, kim Jezus jest. And whatever you do, cokolwiek ty robisz, shows who Jesus is on the world. Pokazuje, jaki jest Jezus. Yeah, we are his body. Jesteśmy jego ciałem. We are his reflection. My jesteśmy jego odbiciem. If you present a God who's angry, then God is angry. Kiedy my pokazujemy gniew, dajemy ludziom do zrozumienia, że Bóg jest taki właśnie gniewliwy. If we present a God who burns people in hell forever instead of just causing judgment and saying they don't exist anymore, we're saying that God is vindictive and he wants to burn people forever. Jeżeli my mówimy ludziom, że Bóg będzie, że Bóg oczekuje czasu, kiedy będzie mógł ludzi w piekle na wieki smażyć, no to pokazujemy właśnie, jaki jest charakter Boga. If we present a boring God, then God is boring. Jeżeli my pokazujemy ludziom, że Bóg jest nudny, to w ich świadomości on taki będzie. Think about the world that God has created. Pomyślmy o świecie, który Bóg stworzył. There don't have to be colors in the world. Colors, you know, color. A, Pan Bóg mógł stworzyć świat bez kolorów. But there is color. There's red, there's blue, green, yellow. Ale są kolory. Jest czerwony, niebieski, zielony. Why are there colors?
Dlaczego są kolory? You have to ask that to people who don't believe in God. Why are there colors? Możemy zapytać ludzi, którzy nie wierzą w Boga, dlaczego są w tym świecie kolory? They don't serve any purpose apart from to make things beautiful. Tak naprawdę to niczemu innemu te kolory nie służą, tylko temu, aby świat był piękniejszy. Because it points to a God who wants to make the world beautiful. I to właśnie wskazuje na Boga, który chce, aby ten świat był piękny. He's not boring. Bóg nie jest nudny. He came up with colors. Pan Bóg dlatego dał kolory. Why does food taste different? A dlaczego różnego rodzaju pożywienie smakuje w inny sposób? Have you ever thought about that? Czy myśleliście kiedyś o tym? Why does it all just taste the same? Dlaczego wszystko nie smakuje tak samo? Because God created taste buds because he wants you to enjoy life. Pan Bóg dał nam kubki smakowe po to, abyśmy doświadczali radości życia. That's not a boring God. Bóg nie jest Bogiem nudnym. That's a loving God who's creative and wants to allow you to enjoy life. Pan Bóg chciał, abyśmy my cieszyli się życiem. Yeah. Yeah. Why are there different hair colors? Why are there different races? Dlaczego różne kolory? Dlaczego różne rasy? Because God is creative. He's not boring. Ponieważ Bóg jest Bogiem twórczym. Unless we present him as boring. My czasami prezentujemy go w ten sposób, jakby był brudny. The same color and wear black. Wszyscy moglibyśmy na czarno się ubierać. Why is there music? Dlaczego jest różne, dlaczego mamy różne rodzaje muzyki? Different beats and rhythms. Różne bity, rytmy. That can just make us feel like the world is just so amazing. It only is there to make the world beautiful. I wtedy odczuwamy, jak niesamowity jest ten świat. I właśnie to nam pokazuje, jak Bóg jest niesamowity. Why is there art? Dlaczego mamy sztukę? It doesn't serve any real purpose apart from to make the world beautiful. Tak naprawdę nie służy ona niczemu, tylko temu, aby świat był piękniejszy. What I'm saying is that if we present a boring God, gdy my prezentujemy nudnego Boga, then God is boring. To dla ludzi Bóg jest nudny. Because we are reflecting who he is. Ponieważ my odzwierciedlamy jego obraz. Of course he isn't boring, but the way we reflect him might be boring. Tak naprawdę on nie jest nudny, ale my możemy go tak przedstawiać. Because we say, oh no, we, you know, fun, the fun stuff is not, that's not God. My mówimy nie, te rzeczy, które przynoszą radość, to one nie mają nic wspólnego z Bogiem. We should be very, very solemn about this whole thing, you know. If God was with you, you wouldn't be so happy. Because, gdyby Bóg był prawdziwy, to nie bylibyśmy tacy szczęśliwi. You would realize it's much more serious than that. You know? O, Bóg jest o wiele poważniejszy niż myślicie. You're just happy because you don't realize how serious this all is. Jesteście tacy pogodni, bo nie wiecie, jak naprawdę to wszystko jest poważne. Maybe we should be happy because we realize how serious it is, but we realize that God is good anyway. Ale Pan Bóg jest przecież i tak dobry. Who do you say that I am? I kim ludzie, za kogo ludzie mnie uważają? All right, I've got one more for you. Jeszcze jedną rzecz. Think about the way that human beings reproduce. Pomyślmy o tym, jak ludzie się rozmnażają. Of course, I'm talking about sex. Oczywiście mam na myśli seks. You know, there are other species that when they reproduce, there's no enjoyment for them. Są różne takie gatunki ssaków, które nie odczuwają przyjemności w związku z tym. Like there was just one organism and then they pop into another one. There's two. No są dwa organizmy, znaczy jest jeden organizm, później z niego powstają dwa. Think about what God gave Adam and Eve as a way of creating more people. Ale spójrzmy, w jaki sposób Pan Bóg zaprojektował Adama i Ewę, żeby oni się rozmnażali. And then you think about if he had to do it that way. Czy musiało się tak odbywać? He didn't have to do it that way. Nie musiało. But it points towards a God that wants people to enjoy life. Ale wskazuje to na Boga, który chce, aby ludzie odczuwali radość. If we present a God who hates sex, who hates people, who hates the world, then that's who he is. Jeżeli my przedstawiamy Boga jako kogoś, kto nienawidzi seks, nienawidzi ludzi, nienawidzi radości, to tak ludzie będą myśleć o Bogu. Now I believe sex should happen within marriage. Oczywiście wierzę w to, że seks powinien mieć miejsce w małżeństwie. Because then you're protected against someone who just would otherwise just want to have you without committing to you. Wtedy jesteśmy chronieni. Jesteśmy, to wszystko ma miejsce między osobami, które się kochają. That's what sex does. It makes it safe for you. That's what marriage does. It makes it safe for you with sex. I gdy mamy właśnie seks w małżeństwie, wtedy możemy czuć się bezpieczni. Okay, I didn't really mean to talk about sex so much, but we'll, you know, we'll move on. But it's there. It exists. Oczywiście nie miałem, nie chciałem o tym mówić, ale jak już mówimy, seks ma miejsce w małżeństwie. It's not an evil thing. It's something that God has given to humans to enjoy in marriage. To nie jest coś złego. Jest to coś, co Pan Bóg dał ludziom, aby oni się tym cieszyli. Who do you say that I am? Za kogo wy mnie uważacie? Have you thought about that? Myśleliście kiedyś o tym? Because we are God's message. My jesteśmy Bożym przesłaniem. And who we are and how we are speaks more than the information we give. I to, jak my żyjemy,
pokazuje bardziej, prezentuje Boga bardziej niż to, co mówimy. You've spoken to people before. You say, is God good? Czy Bóg jest dobry? And they go, yeah. Tak, mówimy, tak. Is God good? Yeah. How are you? I'm fine. I tak właśnie czasami jest, że ludzie pytają, jak się czujesz? I mówimy tak, a kręcimy głową, że nie. It's a bit confusing, right? I to jest wielkie zamieszanie wtedy powstaje. It's like the brother said to me before, we have to go hard or go home. To tak jak powiedziano wcześniej, rano, że albo kazanie będzie dobre, albo trzeba iść do domu. Who do you say that I am? Za kogo wy mnie uważacie? When Jesus talks about the Son of Man, kiedy Jezus mówi o Synu Człowieczym, he's really talking about a story, it's not just a title. To nie chodzi tylko o tytuł, tu chodzi o pewną historię. Are you familiar with this expression, the Son of Man? Czy wy znacie te wyrażenie, Syn Człowieczy? Most of you are good Adventists should know that that expression comes from the book of Daniel. Wy jesteście w większości dobrymi adwentystami, powinniście wiedzieć, że to wyrażenie pochodzi z Księgi Daniela. The book of Daniel, chapter 7. Księga Daniela, rozdział 7. Verses 9 to 10. Wiersz 9, 10. And 13 to 14. 13 i 14 również. I'll read it for you. Ja przeczytam to dla was. It says, as I... Let me just let Tom get there. Yes. As I watched, thrones were set in place. Patrzyłem, aż postawiono trony. And an ancient one took his throne. A przedwieczny zajął miejsce. His clothing was white as snow. Szata jego była biała jak śnieg. And the hair of his head was pure like wool. A włosy jego głowy jakby z czystej wełny. His throne was fiery flames. Tron jego był z ognistych płomieni. And its wheels were burning fire. Jego koła płonący ogień. A stream of fire issued and flowed out from his presence. Strumień ognia się rozlewał i wypływał od niego. And a thousand thousand served him. Tysiąc tysięcy służyło mu. And 10,000 times 10,000 stood attending him. A 10 tysięcy po 10 tysięcy stało przed nim. The court sat in judgment. Sąd zasiadł. And the books were opened. I otwarto księgi. And as I watched in the night visions. Verse 13. Patrzyłem w nocnych widzeniach. I saw one like a son of man. A oto na obłokach nieba przybywa jakby Syn Człowieczy. Coming with the clouds of heaven. Podchodzi do przedwiecznego. And he came to the ancient one and was presented before him. I wprowadzają go przed niego. We're in verse 14 of chapter 7. To him was given dominion. Powierzono mu panowanie. And glory and kingship. Chwałę i władzę królewską. That all peoples, nations and languages. A służyły mu wszystkie narody, ludy i języki. Should serve him. His dominion is an everlasting dominion. Panowanie jego jest wiecznym panowaniem. That shall not pass away. Które nie przeminie. And his kingdom is one. A jego królestwo nie ulegnie zagładzie. That shall never be destroyed. I nigdy nie ulegnie zagładzie. When Jesus says the Son of Man. Kiedy Jezus mówi, że jest Synem Człowieczym. He is identifying himself as this character from the book of Daniel. On utożsamia się właśnie z tą postacią z Księgi Daniela. The one who the Jews were waiting for, not just as a new moral teacher. Żydzi, na kogo oczekiwali, nie na kolejnego nauczyciela moralności. But one who would save the whole world. Oni czekali na kogoś, kto zbawi cały świat. Who would establish a kingdom, który ustanowi królestwo, that will last forever. Które będzie królestwem wiecznym. That could never be destroyed. Które nigdy nie będzie zniszczone. So when Jesus stands with his disciples and says, who do people say that I, the Son of Man, is? Tak więc kiedy Jezus pyta swoich uczniów, za kogo ludzie mnie uważają? He's telling the story that says, I'm going to save the world. On chce powiedzieć, że jest tym, który zbawi świat. Do people in Caesarea Philippi know that? Czy ludzie w Cezarei wiedzą o tym? He's saying, I'm going to save the world. Ja chcę zbawić świat. Do you know that? Czy wy wiecie o tym? He's saying, I'm going to save the world. Ja chcę zbawić świat. And I'm inviting you, my church, to be a part of that project. Ja was zapraszam, mój kościele, do tego, abyście brali w tym udział. I'm going to restore people's connection with God. Ja chcę odnowić łączność. Społeczność ludzi z Bogiem. I'm going to restore your connection with each other so you can love each other like brothers and sisters again. Ja chcę również odnowić wasze relacje, abyście się kochali jako bracia i siostry. I'm going to restore your connection even with yourself so you can love yourself again. Ja chciałbym również was ze samych sobą pogodzić, abyście kochali siebie. I'm going to restore your connection with the world around you. Chcę odnowić waszą społeczność ze światem, który was otacza. So that the church is not something that's completely far away from the community. Aby świat nie był kimś,
czymś w oddaleniu od społeczeństwa. But so that the church is something that means something to people outside of the church. Chcę, aby Kościół znaczył coś dla ludzi, którzy są spoza Kościoła. I'm going to give you the ability to love people the way they should be loved. Chcę dam wać taką zdolność, abyście mogli kochać ludzi, którzy potrzebują miłości. I give you all power. Ja dam wam wszelką moc. It says, and the gates of hell will not prevail against it. I bramy piekła nie przemogą was. He's talking about a church that's not afraid. On mówi o kościele, który się niczego nie boi. When Bike Mike swore outside the church and said, beep. Gdy Bike Mike przeklinał kiedy był na zewnątrz kościoła. The Christians who were there became non-Christians apparently. The Christians who were standing there. Chrześcijanie, którzy tam stali obok, when they heard the bad words, kiedy słyszeli te brzydkie słowa, they stopped and said, "Oh, I don't know if I'm a Christian anymore now." O, wtedy oni sobie pomyśleli, no tak, ja to usłyszałem, i czy ja jestem dalej chrześcijaninem? I heard a bad word and my Christianity is gone. Ja usłyszałem brzydkie słowo, przekleństwo, i moje chrześcijaństwo już jest po prostu w ruinie. I was a Christian, but then someone swore, and now I'm not a Christian anymore. It's terrible. Więc przed chwilą byłem chrześcijaninem, usłyszałem przekleństwo i już dalej nie jestem, tak? And that's the way we are sometimes, so afraid. Czasami my tak myślimy, czasami tak bardzo się boimy. Like there was this guy in my church, we had a great service. Kiedyś w kościele był pewien człowiek, mieliśmy fajne nabożeństwo. And after the service we had the announcements. I po nabożeństwie, przy pokazaniu mieliśmy ogłoszenia. And he came to me after the announcements and he says, Bobby, we have to stop doing the announcements after church. I wtedy on podszedł do mnie i mówi, Bobby, musimy zaprzestać tego, aby ogłaszać po kazaniu coś. I was so close to God and everything, but now we had the announcements and it's gone. Ja byłem tak blisko Boga po kazaniu, ale po tych ogłoszeniach ja po prostu, to wszystko leży w ruinie. And it's all the announcements' fault. No i to była wina oczywiście ogłoszeń. I was a Christian, but now the announcements have come and I'm not a Christian. Byłem przed chwilą jeszcze chrześcijaninem, ale po ogłoszeniach już po prostu wszystko... I have to question Christianity that could be removed by the announcements. Ja muszę w takim razie zakwestionować takie chrześcijaństwo, które można w zasadzie zrujnować poprzez wysłuchanie ogłoszeń. I have to question Christianity that is moved by someone's skirt being too short. Ja chcę powiedzieć, że muszę zakwestionować takie chrześcijaństwo, gdzie po prostu ktoś jest zgorszony tym, że czyjaś spódniczka była za krótka. Am I preaching? Am I saying something that makes sense? Czy ja mam sens? Czy to ma sens to, co teraz mówię? Tak? Christianity has to be stronger than if a swear word is said, then you're not a Christian anymore. Chrześcijaństwo musi być czymś o wiele mocniejszym niż po prostu coś, co legnie w ruinie, jeżeli usłyszę przekleństwo. That's why Jesus says in verse 19 of Matthew. Dlatego Jezus w Ewangelii Mateusza. I will give you the keys of the kingdom of heaven. Mówi do swoich uczniów, że dam wam klucze królestwa. Whatever you bind on earth will be bound in heaven. To, co będzie związane w niebie, będzie związane. To, co będzie związane na ziemi, będzie związane w niebie. And whatever you loose on earth will be loosed in heaven. A co będzie rozwiązane na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. This is not the picture of a church that is scared. To nie jest obraz kościoła, gdzie ludzie się boją. This is the picture of a church that goes to hell if hell existed as a place, which we know it doesn't. Wiemy, że to jest obraz kościoła, który nawet gdyby się udał do piekła, gdyby piekło istniało, wiemy, że nie istnieje. Hell is an event. Hell is something that happens when God makes judgment on sin. Amen. Wiemy, że piekło to jest coś, kiedy Pan Bóg po prostu głosi swój wyrok. It doesn't just go on forever. People burn in there forever. To nie jest miejsce, gdzie będzie wieczne, gdzie będą wieczne męki. You know, I love our church. We've got good theology. Naprawdę lubię nasz kościół. Mamy dobrą teologię. That is good theology right there. To jest wspaniała teologia. God doesn't burn people forever. Pan Bóg na pewno nie będzie męczył ludzi na wieki w piekle. That's a good God right there. To jest Bóg, dobry Bóg. He says if you decide that you don't want to be with me, Pan Bóg mówi, że jeżeli zdecydujesz, aby nie być ze mną, I'm the source of life and that will mean that you die, but if that's what you want, then you can have that. Ja jestem źródłem życia, więc jeżeli ty nie chcesz być ze mną, utracisz życie. To jest twoja decyzja. You can't say no to God and then have life because he is life. Nie można powiedzieć Bogu nie i jeszcze żyć, bo on jest źródłem życia. But the picture is the picture of an illustration. The church goes to the gates of hell. A więc jest to tylko taka ilustracja, że kościół może się udać nawet do piekła. And they kick down the door. I może nogą kopnąć drzwi. And they go in there. Wchodzi do środka. And they take out the people that belong to God. I wyciąga stamtąd ludzi, którzy należą do Boga. Who've been hypnotized to believe that they belong to Satan. Którzy zostali zahipnotyzowani i uwierzyli, że wierzą, że należą do szatana. Who have believed the lies that said they're not the children of God. I oni uwierzyli w kłamstwo, że nie są dziećmi Bożymi. Who have been part of the revolution.
którzy byli częścią rewolucji. The picture of the church going there, kicking off the gate and saying, "Yeah, come with us." Wyobraźcie sobie tę wizję kościoła, który taronuje drzwi piekła, wyciąga stamtąd ludzi. We come in the name of Jesus. I mówią ci ludzie, przychodzimy tu w imieniu Jezusa. I like this picture that Jesus is painting. Bardzo mi się podoba ten obraz, który maluje Jezus. I like this church. Podoba mi się taki kościół. This church is crazy. To jest taki trochę szalony kościół. Like, where did you go to do your mission work? I gdzie chcecie pójść, żeby swoją misję wykonać? We went to hell. O, byliśmy w piekle. You guys are serious. O, poważnie. What happened when you went there? I co się stało, kiedy tam się udaliście? We kicked off the gates and we went in there. Kopnęliśmy w drzwi, weszliśmy do środka. We did an evangelistic crusade. Zrobiliśmy kampanię ewangelizacyjną. We gave out steps to Christ and the great controversy. Daliśmy ludziom drogę do Chrystusa, wielki bój. And we did some Bible studies down there. I robiliśmy tam, mieliśmy kilka lekcji biblijnych. And then lots of people decided they would follow the Lord, so they left hell and came back to church with us. I wielu ludzi zdecydowało, że chce być w Królestwie Bożym, tak więc zabraliśmy ich do kościoła. It's a crazy picture. I didn't make it up. Jesus said it, not me. Don't look at me like that. To nie jest moja ilustracja. Jezus ją przedstawił. He says, I give you the keys. Jezus powiedział, ja daję wam klucze do królestwa. I bramy piekieł nie przemogą was. I tutaj Jezus odmalowuje obraz chrześcijan jak lwów. To są chrześcijanie, którzy atakują, którzy niekoniecznie tylko się bronią. Sometimes we defend so much. Czasami za bardzo się bronimy. In Copenhagen only a few like 2% of people even believe in God or think believe in God. W Kopenhadze może tylko 2% ludzi wierzy w Boga. That's a lot of people who don't believe in God, right? Masę ludzi nie wierzy w Boga. I went to the gym. Kiedyś byłem w siłowni. And I'm talking to one of the guys. I rozmawiałem z jednym z ludzi. And he said to me, "Oh yeah, it was a good weekend." I jeden z nich mówi, "O, to był dobry weekend." He said, "I took so much coke. O, taką dobrą kokainę miałem." I said, "Wow, okay, thank you for the information." O, powiedziałem mu, "Dzięki za taką fajną informację." He said, "What do you do?" A wtedy on zapytał, a co ty robisz? I said, I'm a pastor. Wtedy powiedziałem, jestem pastorem. He was like, oh, sorry. I wtedy on powiedział, o, przykro mi. Sorry, I said everything about coke, I didn't know. Przepraszam, nie powinienem mówić o tej kokainie. He said, you don't look like a pastor, are you really a pastor? O, nie wyglądasz jak pastor, naprawdę jesteś pastorem? I said, yeah, I'm a pastor. He said, are you really a pastor? Tak, naprawdę jesteś pastorem? He said, yeah, I'm a pastor. Tak, jestem. He says, really, what, no, believe in reading the Bible and all that? I said, yeah. Tak, czytasz Biblię? Tak. He says, what, no sex before marriage and all that? I said, yeah. O, tak, słyszałem, tam nie może być seksu przed małżeństwem. He says, no drinking, no smoking, no hashish. No, nie pijecie, nie palicie, tak, żadnego haszyszu. Yeah, the full pack. Then he said, respect. O tak, tak, oczywiście, ja to szanuję. Respect. Then he starts asking me about church. I wtedy zaczął zadawać mi pytania. You know, can I come and can he pray for me? Can I pray for him? O, czy pytał, czy mógłbym się modlić za niego. So I'm talking to him. Sometimes we're afraid to say what we believe. Czasami obawiamy się powiedzieć, co wierzymy. But he's not afraid at all. He's coming in and telling me. He doesn't even know me. He's telling me how much coke he did last night. Wiecie, a on z kolei w ogóle nie miał żadnych barier, żeby mi powiedzieć o tych wszystkich rzeczach. Nawet mi powiedział o kokainie. We're not ashamed of Jesus and who he is and what he's done for us. Nie powinniśmy się wstydzić Jezusa, tego, który tyle dla nas uczynił. My powinniśmy być takim kościołem, który kopie w bramy piekła. I powinniśmy mówić właśnie wtedy, przyszliśmy w imieniu Jezusa. Who do you say that I am? Wy za kogo mnie uważacie? I say that you are not afraid God, so I'm not afraid. Powinniśmy powiedzieć, że nie obawiamy się Boga. I say that you are good God, so you can allow me to be good. Więc ty jesteś dobrym Bogiem, więc ja też mogę odzwierciedlać dobrego Boga. I say that you have hope, God, so I can be hopeful. Ty masz, Panie, nadzieję, więc ja też mogę odzwierciedlać tę nadzieję. Who do you say that I am? Więc za kogo wy mnie uważacie? All right, I know that some of you've said that you're one thing and you've been something else. I know you've said you're a Christian, but you haven't acted like a Christian. Wiem, że niektórzy z was czują się, jakby byli chrześcijanami, ale tak naprawdę nie są nimi. And it's true for me, just like it is for anybody else, that if everyone was to see everything I'd ever done, then it would be embarrassing. Wiem, że są też tutaj. Wiem, że gdybyście usłyszeli, co ja w swoim życiu uczyniłem, bylibyście może zakłopotani. I've known that God wanted me to be a pastor since I was 5 years old. Gdy miałem 5 lat, już wiedziałem, że Bóg chce, żebym był pastorem. But the idea of me being a pastor was like. Ale dla mnie ten pomysł, że ja będę pastorem, był po prostu czymś zabawnym. I'd laugh like me a pastor. Ja naprawdę śmiałem się, kiedy taką myśl ktoś mi powiedział. I would go to church. I didn't go in church. I was standing outside. Kiedy ja szedłem do kościoła, tak naprawdę wolałem pozostać na zewnątrz, niż wchodzić do budynku. And I would be one of those kids that if I went to Zatonia, I would never have heard me preach. Gdybym pojechał do Zatonia, nie byłbym taką osobą, która słucha mnie
tam przemawiającego, byłbym gdzieś tam na zewnątrz. But the point is that God can change anybody. Ale cała kwestia jest w tym, że Bóg może zmienić człowieka. See, I never thought that I would ever be in this story, but God did it for me. Ja nie wierzyłem, że mógłbym być częścią tej historii, ale Bóg to uczynił dla mnie. And I know that if God can do it for me, he can do it for anybody. I jeżeli Bóg mógł to zrobić dla mnie, wierzę, że może to zrobić dla każdego. God came into my life and he kicked off the gates. Pan Bóg wszedł w moje życie i kopnął w te bramy. He says, "Who do you say that I am?" I powiedział wtedy, za kogo ty mnie uważasz? Who do you say that I am? Za kogo mnie uważasz? And we have to reply and say, God, you're my savior. I wtedy musiałem powiedzieć, Panie, ty jesteś moim zbawicielem. You decide who God is for you, you know that? To my decydujemy, kim Bóg dla nas jest. Is he your savior? Czy jest twoim zbawicielem? Your savior. Twoim zbawicielem? We're gonna pray. Będziemy się modlić. I know that for some of you, you can't decide everything that happens in your church. Wiem, że wielu z nas nie może decydować o tym, co dzieje się w kościele. But you don't have to. Ale nie musimy. You let those who are in charge decide what happens. Niech ci, którzy się zajmują kościołem, niech oni robią swoje. Revolution doesn't mean that you start to complain. Rewolucja wcale nie oznacza, że ty zaczniesz teraz nagle narzekać. Revolution means you take responsibility for yourself. Rewolucja oznacza, że ty bierzesz odpowiedzialność za swoje własne życie. You might not be able to decide what happens in your church. Może nie jesteś osobą, która może zdecydować, co w twoim kościele się będzie działo. And you might say, oh, there's only 30 of us, or there's only 5 of us, or... Może powiesz, no, jest nas tylko 30, a może tylko 5. But that doesn't matter. Ale to nie ma znaczenia. Because you can't control how many people there are. Ty nie możesz wpłynąć na to, ile jest osób w kościele. Albo gdzie twój zbór się znajduje. Or what's going on in your church. Albo co dzieje się w twoim kościele. But this is what you can decide. Ale to, co ty możesz zdecydować. You can decide you're going to follow Jesus for yourself. Ty możesz zdecydować, że będziesz naśladował Jezusa Chrystusa. And you can decide that you're going to love people. I ty możesz zdecydować, że będziesz kochał that ludzi. You're going to open your heart to people. I możesz zdecydować, że swoje serce otworzysz dla ludzi. That you're going to share the Bible with people. I że ty będziesz dzielił się Biblią. That you're going to bring people together in a group. Że ty będziesz formował ludzi w grupy, będziesz z nimi razem. And pray together. Będziesz się razem z nimi modlił. That you're going to share your faith with your friends. Ty będziesz tą osobą, która dzieli się swoją wiarą z bliskimi. That you're going to set up a prayer group at your university. That you're going to set up a prayer group at your university. Ty możesz być tą osobą, która założy grupę modlitewną na swojej uczelni. Or at your workplace. Albo może w pracy. Or at your school. Albo w szkole. Because you are the ones who are saying who God is. Ty możesz być tą osobą, która będzie opowiadała, jaki jest Bóg. And as young people, he has given you the responsibility. I to właśnie nam, młodym ludziom, Bóg daje tę odpowiedzialność. You can't blame the older ones for the fact that you don't know your Bible. Ty nie możesz obwiniać starszych ludzi, że ty nie znasz Biblii. Because they didn't teach you. Oni ciebie nie uczyli. Where was your responsibility? To jest twoja odpowiedzialność. What did you do to learn about who God is? Ty możesz się nauczyć, kim jest Bóg. Who do you say that Jesus is? Ja, co ty uważasz, kim jest Jezus? Jak myślisz, kim jest Jezus? I want to encourage you. Chciałbym cię zachęcić do czegoś. To take up the challenge. Abyś wziął to wyzwanie. To reflect a loving God. Po to, aby to wyzwanie, aby w swoim życiu odzwierciedlać Boga. It takes courage. Oczywiście trzeba tutaj pewnego rodzaju odwagi. But everything that's worthwhile takes courage. Ale to, co jest naprawdę ważne i cenne w życiu, właśnie czegoś takiego wymaga. So this is the appeal for this session here. Tak więc w tej chwili jest to taki apel. You want to join the revolution of sharing who God is in a good light. Możesz właśnie przyłączyć się do tej rewolucji po to, aby swoim życiem odzwierciedlać Boga. If that's you, then just stand to your feet. Jeżeli jesteś taką osobą, chciałbym cię zaprosić, abyś powstał, powstała. I want to let my light shine for God at my workplace. I poprzez powstanie możesz powiedzieć, chcę, aby moje życie było świadectwem dla innych ludzi w szkole czy w pracy. And at school and at home. Czy w domu, w miejscu, gdzie uczysz się. And on the street by smiling at somebody. Może na ulicy, kiedy się uśmiechniesz do kogoś. I'm just gonna allow God to use me. Możesz pozwolić Bogu, aby ciebie używał. I know that some of you have made a commitment to God in the past. Wiem, że wielu z was już oddało swoje życie Bogu w przeszłości. But then when you live through life, sometimes you lose your commitment, right? Ale czasami poprzez trudne jakieś doświadczenia, gdzieś tam to poświęcenie się Bogu
tracimy. But this sermon today is about allowing you to recommit yourself to God. Ale teraz mówimy o tym, że nasze życie możemy ponownie oddać Bogu. So if you want to do that, then just stand to your feet and I'm going to pray for you. Jeżeli chciałbyś to, czy chciałabyś to uczynić, powstań. God bless you. You want to recommit yourself to God's mission. Możesz na nowo poświęcić się Bogu dla misji. You're willing to go to Caesarea Philippi. I może właśnie będziesz chciał udać się do takiej Filipii. And even though you might be the only one, you know that God is with you when you're there. Być może będziesz jedyną osobą, która się tam uda, ale Bóg będzie z tobą. Even though it doesn't mean that you can decide everything. Być może nie będziesz mógł o wielu rzeczach zdecydować. You can decide what you do. Ale możesz zdecydować, co ze swoim życiem uczynisz. You can pray. Ty możesz się modlić. You can read your Bible. Ty możesz czytać Biblię. You can know your God for yourself. Ty możesz być tą osobą, która pozna Boga. Twoje życie może właśnie przecież świecić dla innych. You can go onto YouTube and find some worship songs and worship if no one else is worshiping in your church or in your friendship group. Być może będziesz jedyną osobą, która będzie chciała śpiewać dla Boga na chwałę albo być modlić się do Boga. You can decide that even if everyone else doesn't want to go to heaven, you want to go. Być może inni nie będą chcieli pójść do nieba, ale możesz zdecydować, że ty jesteś osobą, która chce iść do nieba. When Jesus returns, he's not going to be asking you what the other people did. He's going to be asking you what you did. Kiedy Jezus powróci, on nie będzie pytał ciebie o to, co inni ludzie robili. Będzie pytał, co ty zrobiłeś ze swoim życiem. He's not going to be talking about how your church failed you. On nie będzie cię pytał, w jaki sposób Kościół cię zawiódł. He's not going to be talking about how your pastors failed you. On nie będzie cię pytał o to, jak twój pastor cię zawiódł. He's going to ask you, who do you say that I am? On cię zapyta, za kogo ty mnie uważasz. What did you do for me? Co ty dla mnie zrobisz? And then that's what's going to be important. I to jest właśnie tak. Tak powinno to być tutaj w Polsce. It's not going to be important what other people did. To nie jest ważne, co ludzie inni robią. Or what other people think. Albo co inni ludzie myślą. What your friends at school think. Co przyjaciele w szkole myślą. Because you stand up and you say you want to serve God. Ponieważ ty możesz zdecydować, że chcesz służyć Bogu. And you say you want to be different for him. I ty chcesz być inny, właśnie z jego powodu. What they say is not going to be mattering. It's going to only be what Jesus says. To nie ma znaczenia, co inni ludzie mówią. Ważne jest, co ty mówisz. And when Jesus comes back, I want to be able to say that. That I showed a good picture of him. Kiedy Jezus powróci, ja chcę być tą osobą, która odzwierciedlała jego obraz. And I pray for that more than anything else right now. I właśnie o to chcę się modlić. For myself. Za siebie. I don't wanna be talking about Jesus for everyone else and then my own soul is gone. I wanna be a reflection of Jesus for myself. Nie chcę być też taką osobą, która innym opowiada o Jezusie, a w moim życiu żeby było inaczej. Chcę, żeby moje życie też było odzwierciedleniem Jezusa. Because as I'm praying for you, I want you to pray for me too. Kiedy będę się modlił za was, też chcę się modlić za siebie. Because we're all in this together. Ponieważ my jesteśmy razem. And what Jesus really needs is he needs this generation to stand up and be the church. I to, czego Jezus chce, to Jezus chce właśnie tej generacji, tego pokolenia, żeby stanęło dla Niego. Not be a dead, lifeless church, but be alive Christians. Jezus nie chce martwego kościoła. Jezus chce żywych chrześcijan w kościele. And when I say being alive, I don't mean jumping up and down and screaming and shouting and waving your hands. I don't mean that. Gdy mówię o żywym kościele, niekoniecznie mam na myśli to, żeby skakać, szaleć, wariować. I mean being people who have chosen Jesus for yourselves. Mam na myśli ludzi, którzy dla siebie sami podjęli decyzję, że chcą pójść za Jezusem. I'd prefer to have a soul that jumps up and down than a body that jumps up and down. I would. I prefer to have jumping up and down in my soul than jumping up and down in my body. Wolę, żeby moja dusza podskakiwała z radości, a nie moje ciało. Because Jesus is there. Ponieważ tam jest Jezus. Because I know he's coming back one day. Ponieważ wiem, że on pewnego dnia powróci. And that everything is going to be all right. I wszystko będzie w porządku wtedy. Who do you say that I am? Za kogo ty mnie uważasz? We really have to think about the way we reflect Jesus. Musimy o tym pomyśleć, bo to nasze życie ma być odzwierciedleniem Jezusa. Because you are the only Jesus that some people will ever meet. Być może będziesz jedynym Jezusem dla kogoś, którego oni spotkają. So let's be Jesus. Tak więc bądźmy Jezusami. Let's be his representatives. Bądźmy jego ambasadorami. Let's share his love. Którzy dzielą się jego miłością. Let's live lives of purpose. Żyjmy życiem, który ma cel. No sens. Wasted time. Nie marnujmy czasu. Let's pray. Módlmy się. Father. Ojcze. We're grateful for your word. Jesteśmy ci wdzięczni za twoje słowo. Jesus, you took your disciples outside of church.
Panie, Ty wziąłeś swoich uczniów, aby udali się poza Kościół, to reach people for you. Aby pozyskali ludzi dla Ciebie. To remind us that you're not just a moral teacher, you're a savior. Panie, Ty nam uzmysławiasz to, że Ty nie jesteś kolejnym nauczycielem moralności, Ty jesteś Zbawicielem. And we say hallelujah for that, Jesus. I my mówimy Alleluja, Jezu. We say hallelujah, God. Mówimy Alleluja, Panie. You're a savior. Jesteś Zbawicielem. And Lord, we know that we want to say something good about who you are. I Panie, my chcemy dobre rzeczy o Tobie mówić. You ask us, who do you say that I am? Ty, Panie, zapytałeś, Wy za kogo mnie uważacie? We love you, God. Panie, my Ciebie kochamy. We're not afraid of you. My nie jesteśmy, nie obawiamy się Ciebie. We recognize that you lead us into a good place. My wiemy, że Ty nas prowadzisz do dobrych miejsc. And there are people in this room today. I są tutaj ludzie w tym pomieszczeniu, who have lost their commitment to God at some point. Którzy w pewnym momencie gdzieś stracili swoją łączność z Tobą. And this weekend, what they really need, i w tym, podczas tego weekendu potrzebują, is for you to inspire them again. Potrzebują inspiracji od Ciebie. To make them alive on the inside again. Abyś, Panie, tchnął w nich życie. Like you wanted to do with Bike Mike. Tak jak stało się to z Bike'em Mike'em. To give him life on the inside. Aby tak jak gdy on miał otrzymać życie. So that all of our theology, Panie, cała ta nasza teologia, the sanctuary, ta świątynia w niebie, the Sabbath, sobota, the second coming, powtórne przyjście, the state of the dead, stan umarłych, our stewardship principles, Lord, i nasze szafarstwo. So that it all become something more than just words on paper. Chcemy, żeby to stało się coś więcej niż tylko doktrynami. But they come and become a life that reflects you. Chcemy, aby te wszystkie rzeczy odzwierciedlały Ciebie. May we seek knowledge so we can know you. Panie, my chcemy poznać Ciebie jeszcze lepiej. So we can follow you with our whole hearts. Abyśmy całym swoim życiem podążali za Tobą. Give us yourself, God, today. Panie, daj nam siebie dzisiaj. Holy Spirit, pour out on Poland. Duchu Święty, daj siebie Polsce. Pour the Spirit out on your young people. Ty, Panie, rozlej się na tych młodych ludzi, którzy let them follow you with full hearts. Niech z całego serca podążają za Tobą. Let them reflect you. Niech odzwierciedlają, Panie, Twój obraz. In love. W miłości. And in words. I słowach. And in action. I w dziele. In Jesus' name we pray. W imieniu Jezusa. Oh, Jesus, thank you, modlimy God. Się. Dziękujemy Ci, Jezu. Amen. Amen. Amen.